zostały już zamknięte, więc minutę na minutę ten ogień będzie słabł i ten wyrokusz ognia będzie teraz. Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, wczoraj pisał pan w naszym dzienniku Wieś traci. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel ma się zwrócić do Komisji Europejskiej o pilne uruchomienie pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej. Dlaczego? Czy tylko kwestia ASF, czy są też inne zagrożenia, czyli afrykański pomór świń? No można powiedzieć, że na trudną sytuację rolników w Polsce zwłaszcza złożyły się dwie przyczyny. Oprócz wspomnianego ASF-u przez ojca także kwestia sytuacji rynkowej. Niestety mamy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej dużą nadpodaż mięsa wieprzowego, a to z tego względu, że w tamtym roku znacznie został ograniczony eksport, zwłaszcza do Azji, do Chin. No i to mięso, które wcześniej właśnie trafiało na tamten rynek, zostało w Europie, a ta nadpodaż powoduje oczywiście, że spadają ceny skupu żywca w Unii Europejskiej i zakłady mięsne mają zapasy, więc no, można powiedzieć, że ta sytuacja wydaje się nierozwiązywalna. Wniosek Polski jest oczywiście o tyle zasadny, że u nas właśnie nałożyły się te dwie rzeczy, ASF i trudna sytuacja ekonomiczna na rynku wieprzowiny, ale na pewno minister Jurgiel może liczyć na poparcie wielu innych ministrów w innych państwach, gdzie też odczuwa się kryzys nadprodukcji na rynku mięsa i zapewne tutaj możemy liczyć na wsparcie. No już samo to, że do programu najbliższego spotkania ministrów rolnictwa Unii Europejskiej wpisano punkt dotyczący oceny sytuacji na rynku wieprzowiny, no to już jest sukces Polski, bo to właśnie minister Jurgiel zabiegał o to, żeby ten punkt w ogóle się znalazł, bo gdyby w ogóle tego punktu nie było, no nie byłoby o czym rozmawiać. Także pierwszy krok został zrobiony, drugi prawdopodobnie możemy oczekiwać właśnie, że w przyszłym tygodniu na tym spotkaniu jakieś już pierwsze decyzje zapadną ministrów rolnictwa, bo to od nich zależy. Jeżeli oni będzie odpowiednia większość głosów na tym posiedzeniu i wystąpią do Komisji Europejskiej o uruchomienie instrumentów wsparcia dla sektora wieprzowego, to po prostu Komisja Europejska nie będzie miała wyjścia, tylko będzie musiała to wsparcie uruchomić. Oczywiście jest inna kwestia, jak duże będzie to wsparcie, jak duże pieniądze będą wydane, no ale decyzja na posiedzeniu Rady Ministrów zapadnie. A pytanie o dopłaty w ogóle do rolnictwa, na jakim są poziomie, bo zawsze mówiliśmy o tym,
że kwestia tej konkurencyjności, trudno być konkurencyjnym dla rolnika, który dostaje znacznie więcej w Niemczech, we Francji. No właśnie to jest problem, który tak naprawdę doskwiera całej Unii Europejskiej. No oczywiście tu jesteśmy, nasza część Europy jest pokrzywdzona, bo mamy te dopłaty niższe niż kraje starej Unii Europejskiej. Czyli nowe kraje członkowskie, tak? Na jednym rynku, no to powinniśmy mieć takie same dopłaty, takie same warunki po prostu. Tych warunków nie ma i to przeczy w ogóle, no, jak można powiedzieć paradoksalnie, Polska jest ścigana w cudzysłowie przez Komisję Europejską za rzekome łamanie praworządności, podczas gdy Komisja Europejska, państwa członkowskie przez całe lata tolerują łamanie unijnych zasad wolnego rynku, konkurencji. Przecież unijne zasady konkurencji mówią o tym, że wszyscy powinni działać na tych samych warunkach, tak? Więc jeżeli jesteśmy członkiem jednej struktury gospodarczej i otworzyliśmy swój rynek całkowicie na import żywności z innych państw, to samo i warunki po prostu tutaj decydują konkurencyjne o tym, kto sobie lepiej poradzi, kto nie, no to oczywiście powinniśmy mieć takie same dopłaty, natomiast państwa zachodnie no, nie kwapią się, żeby się na to zgodzić, bo no, widzą, że skoro polskie rolnictwo w tych arcytrudnych warunkach i w tych niekonkurencyjnych warunkach sobie znakomicie radzi i rośnie nasz eksport, zwłaszcza właśnie do państw unijnych polskiej żywności, no to gdybyśmy mieli warunki konkurencji takie same jak oni, to pewnie nasza sprzedaż produkcji spożywczej za granicę byłaby jeszcze wyższa. Więc no nie chcą mieć konkurenta po prostu na rynku i dlatego im to odpowiada. I to jest oczywiście bardzo trudne zadanie, no ale będą negocjacje nad nowym budżetem unijnym, no i na pewno ta sprawa będzie jedną z bardziej gorących i drażliwych. Pan prezydent jest gościem konferencji ekonomicznej w szwajcarskim Davos, prezydent Andrzej Duda. Mówi, że mamy promować polskie firmy. To moment, gdy widać Polskę. Chce, by Polskę było widać podczas tych spotkań światowych, a potem przekładało się to na rezultaty biznesowe i polityczne. Pan myśli, czy to możliwe? Bo rzeczywiście możemy ten szczyt postrzegać i ze strony politycznej, i ekonomicznej. Wiele się mówi też o polskiej gospodarce, o znaczeniu polskiej gospodarki, to co możemy uczynić. Zresztą pan Mateusz Morawiecki, nowy premier, też na to cały czas zwraca uwagę. Na pewno takie spotkanie jak szczyt ekonomiczny w Davos można potraktować jako rzeczywiście szczyt bardziej służący promowaniu danego kraju niż nawet takiej dyskusji stricte gospodarczej. Oczywiście mnóstwo jest tam paneli, konferencji, więc o różnych problemach gospodarczych, wyzwaniach gospodarki światowej się mówi, no ale wiadomo, na takim spotkaniu nie podejmuje się decyzji kluczowych, prawda? Natomiast ponieważ są tam ludzie z całego świata, no to rzeczywiście trzeba takie spotkanie traktować jako promocję polskiej gospodarki, jako pokazywanie możliwości dla inwestorów zewnętrznych, możliwości też współpracy z polskimi firmami, które działają, mogą być dostawcami, kooperantami, współpracownikami różnych firm zagranicznych, więc to jest tak na to trzeba patrzeć. I rzeczywiście, jak się ogląda relacje nawet w zagranicznych portalach, to dość dobrze tam Polska wygląda. Można powiedzieć, że w zasadzie nie pisze się o tej pseudo właśnie, w tym pseudosporze z Komisją Europejską o tą praworządność. Ten temat w zasadzie nie jest poruszany. No chyba, że akurat... No i sam premier powiedział, że nasz dialog z Brukselą i obrona reform są już dostrzegane. No właśnie, bo co innego jest oczywiście, jak ktoś czyta media i tylko się na tym opiera, co innego jak ktoś jest poważnym biznesmenem czy politykiem i opiera się na rzetelnych informacjach na przykład swoich ambasadorów albo kolegów z branży i zna sytuację w Polsce od tej prawdziwej strony, nie tylko propagandowej, to on na to inaczej patrzy. Gdyby rzeczywiście w Polsce była zagrożona ta wolność, o której tak się dużo w Komisji Europejskiej mówi, praworządność, to tutaj firmy nie chciałyby w ogóle w Polsce inwestować, bo bałyby się o swoje pieniądze, no bo jeżeli jest praworządność zagrożona, to znaczy, że w każdej chwili mogą mnie w danym państwie złupić, a ja nigdy w ogóle nie będę miał żadnych szans, prawda, w sporze z państwem, bo sądy mi nie pomogą i tak dalej. W Polsce jest inaczej, sądy normalnie działają za wolno, to inna sprawa, no ale jeżeli ktoś ma jakiś spór z państwem, sami debile, wiesz, jedna cierpiętniczka, najmądrzejsza, Krystyna Pawłowicz, a to wszystko to debile, jeden najmądrzejszy, Jezus Chrystus, a to wszystko to debile, wiesz, czekali 4000 lat, jak to się mówi, wiesz, i potem zabili swój swego, to mądrzy, tyle mieli znaków, tyle no, cudów znaków mieli wtedy, kiedy było trzeba, a oni to odrzucili, a to robili cuda średniowieczne, te
fałszywe, dobrą markę. Fałszywki. I oczywiście powinniśmy też tak pracować nad tym, aby te inwestycje zagraniczne wspierały też rozwój rodzimych przedsiębiorstw. To znaczy, żeby to nie były tylko firmy, które wybudują sobie fabrykę w Polsce i będą działać. Nie fabrykę, tylko fabrykę. To znaczy, będą sobie sprowadzać surowiec z zagranicy, produkować rzeczy i wywozić z zagranicy, tylko właśnie, żeby kooperowały z polskimi firmami i to jest na pewno duże wyzwanie dla naszego państwa, aby stworzyć takie warunki rozwoju też rodzimym firmom, żeby po prostu one były coraz silniejsze i żeby ci inwestorzy, którzy przychodzą, no jak najwięcej pieniędzy zostawiali w kraju właśnie w postaci zamówień, kooperacji z polskimi firmami, abyśmy mieli z tego korzyść nie tylko właśnie taką, że na przykład gmina zarobi, bo sprzeda jakąś nieruchomość, a część ludzi znajdzie tam pracę, ale właśnie, żeby jeszcze firmy polskie z tymi dużymi koncernami kooperowały, podglądały, jak one działają, pewne rozwiązania technologiczne u siebie szybciej wdrażały, no żebyśmy po prostu te korzyści z tych inwestycji mieli jak największe, a nie tylko proste miejsca pracy.